Sól to jest słowo klucz do każdej owsianki. Tak mówisz? Tak. Muszę zrobić taką przebitkę. Cześć! Garnoszki, witamy w kolejnym odcinku przy Garze. Dzisiaj kontynuujemy serię meal prepu i robimy... Owsianki. Cztery różne owsianki, cztery różne dodatki, cztery różne sposoby. O, cztery różne pyszności. Tak jest. No więc co? Zapraszamy! Czółeczka! Słuchajcie, misiaczki, robimy cztery różne owsianki, w tym jedną pieczoną. Tak, a żeby coś tam było. Włączę piekarnik. Włącz, a no ile Jezu. Włączasz? Na 200. Na termoobieg góra dół? Tak. Termoobieg? Termoobieg góra dół, tak. No i słuchajcie, i robimy pieczoną owsiankę z bananem. Z płatkami owsianymi, wiadomo. Szczyptą soli, do tego do środka, szczyptą, tak, do tego do środka wciśniemy kosteczkę czekolady, która się idealnie roztopi w trakcie gotowania, a jak już wyjedzie z piekarnika, to popiszemy ją masłem orzechowym i to masło też się również idealnie roztopi, więc będzie fantastycznie. Więc ktoś z nas musi rozdziabdziać bananka. Ja mogę rozdziabdziać. Możesz rozdziabdziać. A ja powiem, co mamy tu dalej, czyli mamy już przygotowane trzy bazy pod owsianki. Do każdej będziemy robić inne dodatki. Jedna miała być z owocami przecież, co miało być? Miało być, nie? No, anyway. Plany uległy zmianie. Ale powiem wam też, dobra, że podczas gotowania owsianki, podczas gotowania tej bazy, czyli bazą u nas są płatki owsiane ugotowane na napoju roślinnym, jak już był ogień wyłączony. Ogień był! Tak, był ogień, a potem jak już był wyłączony, to sypnęłam miarkę odżywki. Miarkę na wszystkie te trzy słoiczki, więc nie jakoś super dużo tego białka, ale po prostu chciałam, żeby były słodsze. Dodałam szczyptę soli, no i do tej miarki, tej odżywki dodałam wody. Ale to tak tej wody, co dałam na oko, czyli tak nie wiem, załóżmy ze trzy łyżeczki na oko, wszystko na oko dzisiaj. Ja to w ogóle wszystko w kuchni robię na oko praktycznie. Ja wszystko zwagam. No. Nie no, jak sobie gotuję, to też, nie? Ale takie rzeczy w stylu... No ile wody dolałaś? No nie wiem, tak żeby nie było aż takie gęste. O co chodzi? To aż tak to w ja tym mierzę. Wypadku, nie? Serio? O nie, dobra, jednak. O czym to ja mówię? No właśnie. Aha, tak, że dorzuciłam tą miarkę odżywki, ale już był ogień wyłączony i dodałam troszeczkę wody, żeby ta odżywka się połączyła z tą wodą i te płatki jeszcze to wsiąknęły i jest idealna konsystencja. Jest mega pyszne. Są kremowiutkie, słodziutkie delikatnie, ale ze szczyptą soli, więc nie jakoś bardzo przytłaczające mdłe. No i tak, co wkładamy do środka? Do jednej będziemy robić pumpkin spice, taki syrop. Do drugiej będziemy robić karmelizowane śliweczki z cynamonem i tak dalej i będzie bardzo aromatycznie. Do jesiennie. Trzeciej damy owoce jagodowe. To jedyne będzie tak troszeczkę ale będą mrożone, także wszędzie możecie dorwać bez problemu. I do każdej również dodamy jeszcze różne rzeczy tłuste, czyli na przykład wiórki migdałowe, masło wiórki, orzechowe, płatki, sorry, masło orzechowe, orzechy laskowe mamy. I tak, co jeszcze? A, wiem co, jeszcze ten twarożek będziemy robić. I to będzie tak. Ale dziwne. Wypasiony odcinek, ja cię solę. Tak, uwaga, będziemy robić twarożek z surowym żółtkiem. Kasia ma trochę takie... Ja mam obawy o salmonellę, ale... Ale ja mówię, że ja już to nieraz robiłam i moja babcia zawsze robi taki twarożek, czyli twarożek mieszacie po prostu z żółtkiem. I z parzonym cukrem, tak? Tak, te żółtko, znaczy nie żółtko, tylko całe jajko w skorupce po prostu zalewam wrzątkiem i ono podobno to działa, że to zabija tamte, chociaż nie wiem, dajcie nam znać. W każdym razie nigdy się nie zatrułam jeszcze i wszystko zawsze było gites potem. To się miesza z ksylitolem albo z erytrytolem albo z cukrem, jak kto woli. Ja zmiażdżyłam banana, co teraz? Tak, dorzuć płatków, ale dam ci wagę jeszcze, bo... Przeważnie na jedną porcję ja daję około 50-60 gramów. Ale może powiemy w ogóle, czemu wybrałyśmy owsiankę na nasz odcinek? Co? Tak. Otóż po pierwsze,
mało mamy propozycji śniadań i stwierdziłyśmy, że dołożymy troszkę pomysłów na śniadania, żeby też pomóc wam, gdy macie problem, co sobie zrobić do pracy, do szkoły, na wyjście, czy po prostu na weekendowy poranek. Tak. I jest to rzecz, którą możecie zrobić wcześniej, która smakuje fantastycznie zarówno na zimno, jak i na ciepło. Więc nieważne, czy zjecie ją od razu po przygotowaniu, czy zjecie ją, załóżmy, nie wiem... Dzień później. Dzień później i tak dalej, to zawsze będzie dobre. Poza tym, moment, jest zdrowa, bogata w błonnik. Jezu, jak wy zjecie dobrze zrobioną owsiankę, to wy jesteście syci na parę dobrych, grubych godzin. Kiedy na przykład właśnie, no kurczę, wiecie, że będziecie zabiegani cały dzień, nie będziecie mieli czasu, żeby coś zjeść, napchacie się taką owsianką, która też warto dodać, no jest niskokaloryczna jak na to, jak cię syci. Zależy oczywiście od dodatków, bo jak wrzucicie, nie wiem, czekoladę, banany, masło orzechowe i tak dalej, będzie większa kaloryczność. Siemielniane. No, nie jest jakoś bardzo kaloryczne. Ale jak na to, jak syci i ile ma błonnika, to jest, same płatki owsiane są niskokaloryczne. No jest mega zdrowa, poza tym nadaje się też do osób, które stosują dietę z niskim indeksem glikemicznym, ponieważ nie dość, że ma niski indeks glikemiczny, to możemy sobie go też... Płatki górskie. Płatki górskie mają nie niższy... błyskawiczne. One mają niższy niż te, które są błyskawiczne. Błyskawiczne mają mniej wartości odżywczych, no i wyższy indeks glikemiczny, natomiast górskie są zdrowsze. I możemy obniżać taki ładunek glikemiczny owsianki poprzez różne sposoby. Na przykład możemy dać ją do lodówki na noc, tak zwana nocna owsianka. Możemy jej nie gotować, a na przykład właśnie dać do niej jogurt, zostawić na noc i te płatki same zmiękną. Albo zalać wrzątkiem tak delikatnie, dać do lodówki, bo generalnie jak damy owsiankę do lodówki, to ten ładunek się... Obniża. Tak, bo ogólnie płatki owsiane, które są na, które są gotowane dopiero co, mają wyższy indeks glikemiczny niż te, które troszkę ostygną. Ale można obniżyć ich ładunek glikemiczny, generalnie dodając zdrowe tłuszcze, dodając jakieś źródło białka i tak dalej, bo to powoduje, że ten cały posiłek się dłużej trawi i też oczywiście jesteśmy bardziej syci na dłużej. I możemy też zadbać o dodatki, jakimi są owoce jagodowe, czy generalnie produkty z niskim indeksem glikemicznym. Tak myślałam. Teraz będę brać jajo. Aha, już wyciągnęłam jedno. Uwaga, przelałam to jajuszko wrzątkiem i teraz wrzucam je sobie do miseczki. Do tej miseczki też dorzucę twaróg. Jest to u mnie twaróg chudy. Nie gruby. No i dobra, dałam go na oko, ale na oko uważam, że było to ze 180 gramów, jak nic. Kasia! Jezus nic Maria. Nie mów! Ej, a ja mogę ją surową wziąć, bo jest zarąbista. No i zarąbista, ale możesz ją przełożyć tu. No zanim ją zjesz. Dobra, tutaj erytrytol i teraz uwaga, ile go dam? No i 5 gramów erytrytolu, pik, pik, pik. I teraz mieszadełko. Możecie to zrobić mikserem. Moja babcia to często robi mikserem. Będzie też dobre. Nie mówię nic specjalnie, bo i tak jakby nic się nie dzieje. To ja zawsze podjadam w każdym odcinku, wkurza mnie. A, i dodałam teraz trochę ksylitolu i jeszcze roślinnego. Pierwsza owsianka naładowana. I możesz wrzucić kostkę lub dwie, a nawet dwie w sumie można wrzucić. Daję tam, ciskam głęboko. Dobra, dajemy, jak się zrobi, to wyciągniemy. No pewka. Będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Ale bym zjadła już, nie mogę. Ty to do wszystkich dajesz? Nie. Tylko do tych, które będą z owocami jagodowymi i do tych, które będą skarmelizowanymi śliwkami. Okej. Daj to spróbować, bo przecież nie wytrzymam z ciekawości. No i twaróg. Dobra, idziemy karmelizować śliwki i zaraz wracamy. I robimy też syrop do pumpkin spice od razu. A jak to się robi? Karmelizować. Ja będę blendować to z przyprawami. I z odrobiną syropu klonowego. Dobra, zaraz wracamy. See ya!
Po 10 tysiącach prób zrobiłyśmy to. Jest. Nasze własne dobre. Pumpkin spice. I nie ufajcie ludziom, że jak dacie pyrę z dyni i coś słodkiego typu cukier, szklankę cukru albo nie wiem, ileś tam syropu klonowego, to wam wyjdzie pumpkin spice. Gówno wam wyjdzie, a nie pumpkin spice. Tak tylko mówię. Co tam dodałyśmy? Uwaga. Pyrę z dyni. Czego my tam nie dodałyśmy? Tam już wyszło wszystko. Wszystko, co myśmy podali. Dwa daktyle. Dużo soli, syrop klonowy, ksylitol, masło orzechowe, przyprawa do piernika, cukier waniliowy i woda. Cynamon, ale powiem wam, to była typowa, nie wiem, sytuacja testów i uczenia się na błędach. I pamiętajcie, że w kuchni najważniejsze jest, żeby na bieżąco próbować. Właśnie, żebyście zrobili to pod siebie, bo może znajdziecie gdzieś przepis na necie i myślicie sobie, o Jezu, super, będzie pyszny. Po czym się okazuje, że wychodzi z tego, że widziałyśmy dużo różnych przepisów i tak dalej. Chciałyśmy zrobić coś swojego na bazie tego i wydaje mi się, że wyszło nam idealnie. Tak, ma specyficzny smak, ale o to chodzi. O to chodzi, żeby poczuć tę jesień. Co? Gdzie ty dodajesz? Ach, to miało być bez tego. No. A ja jeszcze powiem, że owsianka jest super. I ma, jest taki mit. Krąży. Uratowałaś to. Taki stereotyp, że no. Nuda, mdłe i w ogóle. Smakuje karton. Nie będę tego jeść. I co mam powiedzieć, żeby owsianka nie była mdła? Wiecie, jaki jest sposób? Sól? Always. Szczypta. Robo to robią też dodatki, no nie oszukujmy się. Ja bym nie zadbała raczej po prostu o płatków owsianych zalanych wodą. Nie, fujka. W ogóle, co znaczy, to ma na celu? Czemu mam się katować jedzeniem? No, to ma wam smakować, a tak. Nie. Macie się karać. To wygląda? Jesiennie. No dobrze, tak pozostawię. Tak, bo ja chciałam powiedzieć, że to wygląda jak kostka rosołowa, którą... Nie, to wygląda jesiennie. Dobra. O, a możesz jej posiekać? Nie. Damy je na górę tego. Mamy zrobione fantastyczne śliweczki, które są skarmelizowane i będziemy je dawać... I tak, karmelizowałyśmy je z odrobiną syropu klonowego i ksylitolu. I wody. I najpierw patelnia była lekko natłuszczona oliwą z oliwek, ale mówię bardzo lekko. I do tego była dodana łyżeczka syropu klonowego i później trochę sypnęłam je cynamonem, troszkę ksylitolkiem jeszcze i troszkę wodą podlałam i to tak wszystko odparowało i jest. Kurde, takie meal prepy to ja mogę mieć. No. To może siedzieć i widzisz, baza jest jedna, a owsianki są trzy różne praktycznie, cztery, bo jeszcze czwarta siedzi w piekarniku i to już jest ten czas, żeby ją wyjąć. Tak, jest idealna. Lekko przypieczona, czekolada perfect. Rozpuszczona. A w ogóle to tutaj nawet wrzuciłabym po prostu, Kasia, owoce jagodowe. Zamrożone, bo one i tak się rozmrożą. Jezu, jak to wszystko fajnie wygląda. No, ja się cieszę, że będziemy to mogły zjeść zaraz. Czemu orzechy laskowe są okrągłe? To w ogóle nie sprzyja bezpieczeństwu. PHP. Posiekane! Juhu! To co? Sypu? Sypu. Na wszystko? Nie. Ale tu bym dała. Tu bym też dała, no. Czy ty to widzisz? Ja widzę i chcę już to zjeść. Ja cię. Myślę, że owsianka spadła. Nie, dziękuję! Dobra, olej to. I got it. Mam. Idziemy to żreć? A nie, najpierw musimy obowiązki wypełnić. Trzeba zrobić fotki dla was, dzieci drogie. Mhm. Robimy, znikamy, wracamy i jemy. Bye! Drodzy, podołujemy, zasiadamy do degustacji, bo dzisiaj mam wyżerkę totalną. No i lecimy, nie ma co owijać bawełnę. Ja próbuję od owsianki salmonelli. Nie mów, tak jak się zatrujesz, to będzie na mnie. Wbiłam się do płatku. Holy moly. Ojejku. Te owoce bardzo zimne są, ale pyszne.
Ta ze śliwką? No. Na razie moja ulubiona. To pierwsza! Nie, gdzie tam są płatki? O Jezu, ale to rozwaliłam. Ta jest dobra. Ta z leśnymi owocami. Obie są pyszne. Sprawdzamy trzecią. Pieczoną, tak? Jak ciasteczko. No dobra, i ostatnia. Ja się boję najbardziej. Ja też. Ja się bardzo jej boję. Czyli Pumpkin Spice Peanut Mix. Nie wierzę ci. To uwierz. Ale nie wierz mi, ja zjem całą. Serio? No dobra. Ej, ale zanurz się w owsiance. Razem z tym. Mam. Jaka jesienna w ogóle. Jesienna, ale wiesz co jeszcze? Owsianka jest taka suchsza, a to jest takie mokre i to robi taką konsystencję razem, jak to zje, jest tak idealnie, że nie jest za sucho, nie jest... Jedyne, do czego bym się przyczepiła, no, dawaj. To do za dużej ilości przyprawy do piernika. Tak, tego dałyśmy za dużo. Tego dałyśmy za dużo i jest i zbyt wyczuwalne. Faka. Dokładnie. Ale poza tym, bomba. Więc jak ja bym miała robić ranking, mimo że wszystkie są pyszne, no to wybieram pieczoną, bo smakuje najbardziej jak ciasto. A my uwielbiamy ciasta. Potem chyba ze śliwkami, bo są bardzo takie aromatyczne. Ja nie wiem, muszę spróbować jeszcze. Chociaż boli mnie, że w śliwkach nie ma czekolady. Wykonam czekoladę. No a potem bym wybrała owoce leśne i pumpkin spice, ale pumpkin spice jest na ostatnim miejscu, dlatego że ono jest na tyle specyficzne, że raczej bym nie jadła na przykład w lato czegoś takiego. O nie. No bo nie pasuje. To siada tylko jesienią. Tak, a wszystko inne siada cały rok. Natomiast wszystko jest mega dobre. Jedyne co, to dałabym mi przyprawy do piernika. Zdecydowanie. Ale dodanie ja masła orzechowego tak było topowym łyżeczki ruchem. Masło, tak, pół łyżeczki przyprawy do piernika, ale masła orzechowego całą łyżkę. Tak dałyśmy mniej więcej. I to był game changer. I to sprawiło, że naprawdę jest pysznie, jest tak słodko, takie przełamane słonością. Wiesz, tak mówię, że trochę sucho, trochę mokro, to się wszystko tak miesza, jest perfekt. Dziwne. Takie... Dziwne bardzo połączenie. Bardzo dziwne połączenie. Ej, ale wiesz, co mi jeszcze przyszło do głowy? Że te płatki można by, jeszcze jak już je dasz do owsianki, wylać na nie trochę espresso. I wtedy będzie takie pumpkin spice latte. Ale odlot. No, można spróbować. Dobra, my będziemy się zajadać, bo mamy cztery owsianki do siedzenia. Także bardzo Wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że się zainspirowaliście i coś przygotujecie sobie dla siebie. Dajcie nam znać, która z tych wszystkich czterech propozycji Wam najbardziej odpowiada. I jeśli którąś zrobicie, to też dajcie nam znać, tak, która koniecznie, koniecznie. No i co? Poprosilibyśmy o lajki, komentarze, subskrypcje, trochę miłości. Dokładnie. Przepis będzie w opisie. I na naszym Instagramie, dokładnie. Tam też zapraszamy. I widzimy się w środę o 18. Dokładnie. Pa!